We are a group called Athletes in Action. Cześć, jesteśmy grupą, która się nazywa Athletes in Action. And we i przyjechaliśmy do Tarnowa, żeby podzielić się taką wiadomością o miłości. Wierzymy, że koszykówka przekracza wszelkie bariery, również językowe. Jako AIA wierzymy, że są trzy takie ważne części rozwoju sportowca. Mentalna, fizyczna i duchowa. Ta duchowa wartość jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcieliśmy podzielić się z Wami miłością Jezusa Chrystusa i tym, co jest w naszych sercach. Nasz zespół składa się z dziewcząt, które przyjechały z różnych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. I one same musiały zebrać fundusz na tą podróż do Polski. I zrobiły to z powodu miłości do koszykówki, ale również miłości i swojej wiary do Jezusa Chrystusa. I chcieliśmy się podzielić naszymi umiejętnościami gry w koszykówkę, ale również naszą wiarą w Jezusa Chrystusa. Witam. W imieniu organizatora właśnie chciałbym bardzo podziękować tutaj Państwu, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mieliśmy streetballa, w którym wystąpiło 6 drużyn. Składy były wymieszane, czyli dziewczyny z Tarnowa pomieszane z koleżankami ze Stanów Zjednoczonych. Wyłoniliśmy zwycięzców, wygrała drużyna Kate. Teraz będzie turniej męski.